Dzień dobry. Zapraszam na kolejną lekcję historii sztuki klasy drugie. Kontynuujemy nasze spotkania ze sztuką polskiego baroku i teraz bardzo interesujący element tego właśnie, tej spuścizny. Przed nami bowiem nurt sarmacki polskiego baroku, a więc pewna specyfika, z którą nasz polski barok posiada i który zadecydował o jego swoistej oryginalności. Sztuka w tym okresie rozwija się wielonurtowo, co zrozumiałe, zwykle tak to się dzieje. W dużej mierze te różne nurty mają związki też z różnymi środowiskami, do których artyści swoje dzieła adresują, którzy właśnie te dzieła zamawiają. I właśnie teraz mamy do czynienia będziemy mieli do czynienia ze sztuką, którą zamawiali dla siebie przedstawiciele polskiej szlachty. A więc grupy, która właściwie mogłaby, trawestując słowa Ludwika XIV, powiedzieć: Polska to my. Bo rzeczywiście Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem demokracji szlacheckiej, czyli tym samym państwem polskiej szlachty. Ich szczególna pozycja kształtowała się w wieku XVI, gdy właśnie ten ustrój demokracji szlacheckiej wykuwał się i przyjmował ostateczną postać. W efekcie ukształtowania się tego modelu władza królewska została mocno ograniczona i tak naprawdę rzeczywiście najbardziej istotne dla państwa sprawy spoczywały na barkach szlachty. Ta w XVI wieku podchodziła do tych obowiązków wobec państwa nader odpowiedzialnie, dlatego w wieku XVI demokracja szlachecka prezentuje się naprawdę nieźle. Na tle innych państw jesteśmy oazą spokoju. W tej części Europy stanowimy najsilniejszy organizm polityczny. Zdolni byliśmy do stworzenia federacji składającej się z dwóch podmiotów i wielu żyjących w tym granicach tego państwa narodów wyznających różne religie czy odmiany chrześcijaństwa, protestantyzm, katolicyzm, prawosławie. Jest też liczna grupa wyznawców religii mojżeszowej mieszkających w Polsce Żydzi. Są Karaimi, są też, było nie było, wyznawcy islamu. A więc prawdziwy miks wielokulturowy, multikulti. Ale naturalnie nie wszyscy, którzy w tym państwie żyją, mogą czuć się w nim szczęśliwi i mieć poczucie, że to państwo spełnia ich oczekiwania. Takie niewątpliwie poczucie mieli przedstawiciele polskiej szlachty. Skąd termin sarmatyzm, który się posłużyliśmy? Definiuje się sarmatyzm jako barokową formację kulturową rozwijającą się na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów od XVI do końca XVIII wieku, która ma za podstawę mit o pochodzeniu szlachty od plemienia sarmatów, który został powszechnie przyjęty jako ideologia polskiej szlachty w okresie jej dominacji ustrojowej, czyli w okresie demokracji szlacheckiej. Podstaw do takiego właśnie przeświadczenia, że szlachta wywodzi się od obcego etnicznie, kulturowo plemienia sarmatów niż reszta mieszkających na terenie Rzeczpospolitej mieszkańców, brała się z dwóch traktatów historycznych wydanych w XVI wieku, Macieja Miechowity o dwóch Sarmacjach i Marcina Bielskiego, Kronika Wszystkiego Świata. W obu tych dziełach pojawia się konstrukcja, która szlachcie się szalenie spodobała. Otóż według właśnie tych twórców pseudohistorycznych traktatów Sarmaci mieli najechać ziemię Słowian i podporządkować tych Słowian sobie,
stając się ich panami. I w ten sposób szlachta zyskiwała jakby wytłumaczenie, dlaczego zajmuje taką szczególną pozycję wobec swoich poddanych, czyli chłopów. I dlaczego też inni, na przykład mieszczanie, nie mają w tym kraju właściwie żadnych praw i przywilejów. Naturalnie, że ten sarmatyzm stawał się z czasem też rodzajem jakby napompowanego balona, bowiem szlachta czuła się jakby lepsza od całej reszty świata. Ich megalomania, zadufanie, poczucie jak gdyby wyższości nad wszystkimi z zewnątrz, wręcz ksenofobia, niechęć, wrogość wobec obcych, stawała się z czasem wręcz żałośnie karykaturalna. Ale te procesy, które doprowadziły do degeneracji ustroju demokracji szlacheckiej, które miały miejsce w XVII wieku, mają też swoje inne źródło w dramatach, które ten stulecie w historii nas nawiedzały. To niewątpliwie mogło sprzyjać różnym zachodzącym zjawiskom negatywnym, w efekcie czego szlachta stała się właściwie klientami podczepionymi pod wielkie rody magnackie, a te już o tej równości i demokracji szlacheckiej, szczerze powiedziawszy, nie chciałem nawet myśleć i co najwyżej wykorzystywały tę ideologię do swoich celów. Spójrzmy na dwa portrety. Pierwszy z nich już omówiłem na poprzedniej naszej lekcji. Portret malowany przedstawia Stanisława Tenczyńskiego. Wtedy podałem też, że przypisuje się go malarzowi Tomaszowi Dolabelli. Ten drugi przedstawia Łukasza Opalińskiego. Różnica między nimi jest stosunkowo niewielka, jeśli chodzi o czas powstania, ale inne różnice zasadnicze. Oba reprezentują tak zwany portret reprezentacyjny, oficjalny, całopostaciowy. Wykorzystują charakterystyczne elementy. Stół, na którym wspiera się młodzian z rodu Tenczyńskich, a w drugim obrazie kurtyna, zasłona podniesiona z boku. A jednak świat malarski tych dwóch dzieł, to są dwa różne światy. Ten pierwszy, Tenczyński, to efekt wypracowanych umiejętności malarza wykształconego poza granicami w środowisku malarstwa włoskiego lub północnego, niderlandzkiego, holenderskiego, flamandzkiego, jak wiemy. Tacy właśnie malarze potrafili budować świat w oparciu o pewne umiejętności kształtowania formy w sposób realistyczny. Tymczasem obraz przedstawiający bardzo prominentną postać tamtych czasów Łukasza Opalińskiego, marszałka wielkiego, koronnego, przedstawił nam malarz, który zdaje się z realizmem niewiele mieć wspólnego. Postać została bowiem wyraźnie zdeformowana, zaburzona, uproszczona, malowana w sposób schematyczny. Jedyne, co wyróżnia ten portret, to realizm w traktowaniu wizerunku twarzy, albowiem wierność wizerunkowa jest tutaj ważna. Zleceniodawca oczekuje, że z obrazu będzie go można rozpoznać. O inne sprawy już mniej dba. Chodzi o to, żeby tylko z obrazu można było wyczytać status majątkowy, pozycję, wykonywaną, prawda, funkcję, tak jak tutaj marszałka laska trzymana w ręku. Miejscowi malarze polscy, którzy nie kończyli w pracowniach wielkich artystów nauk, czy nie zahaczyli o włoskie akademie, ci malarze cechowi, zwani często biegunami, bo faktycznie gnało ich od roboty do roboty, byleby tylko związać koniec z końcem,
zarobić na życie, na utrzymanie. Ci malarze wypracowali pewne warsztatowe umiejętności, bardziej rzemieślnicze, stylizując swoje obrazy, upraszczając pewne trudne elementy, jak na przykład dłonie, ciałom przydając takiego uproszczonego, zgeometryzowanego kształtu. To malarstwo oczywiście tutaj opisane ma swoje źródło. Oto portret Stefana Batorego z drugiej połowy XVI wieku, Marcina Kobera, nadwornego artysty tego monarchy. W tym portrecie król został przedstawiony w ulubionym dla siebie stroju, który przeniósł do Krakowa, gdy znalazł się w Polsce, a strój charakteryzuje typowy dla właśnie tych południowych regionów Europy opanowanych przez Turków lub zdominowanych przez wpływy tureckie, w których wschodnie modele, także mody obowiązywały, stąd długie suknie, barwne tkaniny i tak dalej. W ten sposób Batory, który wraz ze swoimi bliskimi lubił taką modę, przeszczepiał do Polski upodobanie do takiego właśnie charakterystycznego ubioru i z tego też powodu uważa się, że to właśnie za jego czasów kształtuje się ten narodowy polski strój, z którym już tutaj mamy właściwie jakby początkami do czynienia. Ale również chciałbym zwrócić uwagę na cechy tego portretu, na też jego swoistą stylizację, co było charakterystyczne dla Kobera. Uproszczenie modelowania światłocieniowego, operowanie jakby graficzną płaskością formy. I tu wyraźnie też można zobaczyć, zwłaszcza w tej twarzy króla, który też jest tak właśnie linearnie potraktowany, choć bardzo wiernie, realistycznie, że to jest jakby element rodzącego się przyszłego w XVII wieku rozwijającego się portretu sarmackiego. Dodam, że portret Batorego był znany. Nie jest to dzieło, które tylko gdzieś wisiało w jednym z wnętrz pałacowych, dostępne dla nielicznych. Nie. Ten portret był powszechnie znany, oglądany, a więc miał możliwość wywarcia wpływu na wielu. I tak jesteśmy już w nurcie malarstwa sarmackiego. Oto kolejne dwa przykłady typowych dzieł zaliczanych do tego świata, gdzie postacie ubrane są w charakterystyczne stroje polskie, a obrazy odznaczają się większym czy mniejszym schematyzmem i uproszczeniem. Konfrontujemy tutaj portret Maksymiliana Franciszka Ossolińskiego z trzema synami z przedstawieniem Jana Chryzostoma Chodkiewicza. No, w tym pierwszym obrazie jest pewien element świadomości jakby rozwiązań stosowanych w malarstwie europejskim. Nasz rodzimy twórca tego dzieła jest już artystą jakby troszeczkę innej orientacji, bardziej bliskim tym dworskim, cudzoziemskim twórcom działającym na dworach królewskim czy magnackich. Ten drugi to malarz już rodzimy. Tu widać wyraźnie zaburzenie proporcji, anatomii, płaskość, linearność, graficzność wręcz formy. No i oczywiście znowu ta staranność, by przedstawiony tutaj młody Chodkiewicz rozpoznał siebie w namalowanym obrazie. No i tak będzie w kolejnych obrazach, gdzie właśnie też ten, popatrzmy co się dzieje z perspektywą, gdzie posadzka niemal stanęła do pionu i na jej tło został rzucony Krzysztof Wiesiołowski i portret magnacki Janusz Radziwiłł, który mimo oczywiście też bardziej już większej staranności był w oddaniu formy modelowaniem światłocieniowym, nadal pozostaje jednak w tym kręgu sarmackiego wizerunku. No i jeszcze dla utrwalenia dwa pokazuje portrety sarmackie, typowe właśnie, też budowane z tymi schematycznymi uproszczeniami.
Tu z kolei cała rodzina w ten sposób ukazana, choć arystokraci to jednak miejscowy malarz, widać tę stylizację uproszczenia stosuje. Ale to są dwa ciekawe przypadki, które się teraz nam pojawią. Obrazów, które też zaliczymy do nurtu sarmackiego, kapitalnych pod względem realizmu, ale jednak tutaj wychodzi jakaś indywidualna zdolność malującego, by tej uwiarygodnić ten obraz, by przemycić zaobserwowany rys pana Borejki, Kasztelana Zawichojskiego. I w tym obrazie została jakby zarejestrowana pewna autentyczność i prawda. I jeszcze drugi taki portret niejakiego Łukasza Węglińskiego. No, dwa typy zabijaków polskich. Świetne obrazy, naprawdę znakomite pod względem malarskich efektów. Tradycja tego portretu sarmackiego utrzymuje się szalenie bardzo długo, bo nawet już w epoce oświecenia, czyli w czasach Stanisława Augusta, gdy do Polski wkraczają już jakby nowe zjawiska w sztuce, wciąż oczywiście w środowiskach zagrodowej szlachty ten sarmatyzm żyje i w malarstwie to jest wciąż widoczne. Nieodłącznym elementem polskiego szlachcica jest oczywiście jego ubiór. Oto przed nami strój szlachecki typowy. Składa się on właśnie z dwóch głównych części. Zewnętrznej, wełnianej, najczęściej długiej sukni zwanej kontuszem, zapinanej dość nisko już w okolicach brzucha, stąd te rozszerzenie i stojący kołnierz. Kontusz, dodam, też miał rękawy rozcinane wzdłuż i dlatego też podszyty innej barwy tkaniną, po odrzuceniu tego rękawa na ramiona odsłania właśnie ten kolor wewnętrzny. Pod spodem żupan, cieńsza, bardziej delikatna spodnia tkanina. Tutaj już ciało bezpośrednio w kontakcie, więc trzeba bardziej, że tak powiem, łagodnego zastosowania materiału. Kontrastowane zwykle z żupanem pod względem barwy, jasności, deseniu, motywu, prawda, tak jak tutaj w paski i gładki kontusz. Postać spięta jest pasem kontuszowym, złożonym na pół, bo te pasy bardzo kosztowne z uwagi na używane do ich wytwarzania srebrne na przykład, czy złote nawet czasami nici, po prostu i poza tym oczywiście jedwab. Wszystko to razem sprawiało, że wykonanie takiego pasa było przedsięwzięciem drogim, kosztownym i potem taki pas służył właścicielowi przez całe życie, a często też przechodził potem w spadku z ojca na syna. I dlatego też złożenie w pół tego pasa pozwalało dobrać go barwnie do różnych kontuszy. Pasy potrafiły mieć po ładnych parę metrów długości, dlatego też do jej opasania się nim szlachcic zatrudniał w dworze często specjalnego pachołka służącego, który był przyuczony do obsługi pana i właśnie odpowiedniego wiązania tego pasa. Przy boku do pasa podpięta jest też polska szabla, czyli karabela. Długie buty na głowy z specyficznym cięciem włosów już tutaj nie zobaczymy, bo to manekin, na którym zaprezentowano oryginalny XVIII-wieczny kontusz. Wciąż jeszcze oglądamy różne odmiany pasów kontuszowych. Szlachta oczywiście dbała o dekorum w swoim życiu i dlatego w swoich rezydencjach lubowała się w wieszaniu na ścianach gobelinów, kobierców tkanych, najczęściej podejmujących motywy heraldyczne, bowiem to zamiłowanie do swojego pochodzenia, herbu czy legendy herbowej było u szlachty mocno ugruntowane. Tak jak również myślenie o sobie jako o ludziach podwójnej profesji. Za
w czasach pokoju rolnik, a w czasach wojny rycerz. Posiadanie elementów rynsztunku militarnego, zbroi, na przykład husarskiej, było oczywiście ważnym też elementem wyposażenia dworu, jako znak, że jego właściciel jest właśnie też rycerzem wojującym dzielnie. No i wreszcie siedziba. Do nurtu sarmackiego przylega bowiem idealnie jako architektoniczna forma polski dwór. Ten znany nam z Pana Tadeusza czy z różnych stylizowanych obrazów dwór z kolumienkami, gankiem, wykształcił się w wieku XIX, ale już wcześniej charakterystyczne formy pojawiają się jako typowy przykład architektury budownictwa dla szlachty tworzonej. W Polsce przez wiele stuleci dominującym budulcem było drewno i tak wciąż było w czasach sarmackich XVII-XVIII wieku. Zdecydowana większość budowli, jakie były tworzone, to były budowle drewniane. Stąd też no, ryzyko, że się nie przetrwają do naszych czasów, bo rzeczywiście drewno jest materiałem stosunkowo nietrwałym i stąd mamy bardzo mało dzisiaj przykładów takiego właśnie architektury dworów polskich, które kiedyś w naszym pejzażu dominowały. Oglądamy tutaj rysunek wykonany przez wybitnego dworskiego architekta włoskiego pracującego dla Jana Kazimierza, który dla Krzysztofa Polińskiego zaprojektował taki parterowy dwór. Co wskazuje zresztą, że te dwory często były inspirowane formą pałacu. Tutaj związki z pałacami są bardzo wyraźne. Oto jeszcze jeden taki przykład. To przed nami pałac w Czyżowie Szlacheckim z pierwszej połowy wieku XVIII. Jest to co prawda budowla piętrowa, ale charakterystyczna bryła wydłużonego prostokąta zakończone narożami alkierzami rzeczywiście przypomina strukturę dworu szlacheckiego. Dwory oczywiście bywały różne, skromniejsze jak ten dwór z przełomu XVI-XVII wieku parterowy z charakterystycznym dachem łamanym, tak zwanym łamanym w stylu polskim, bez żadnych specjalnych ozdób, po prostu taka bardziej okazała chałupa wiejska, chłopska, ale to już jest taki dwór charakterystyczny dla polskiej szlachty, parterowy, drewniany, z narożnymi alkierzami, czyli tymi dostawionymi do korpusu głównego czterema aneksami z własnymi zadaszeniami, których to alkierzach najczęściej mieściły się gabinety dla pana domu i dla pani domu, osobne oczywiście. Ten dwór jest jednym z nielicznych, które przetrwały do naszych czasów, oryginalnych dworów szlacheckich z wieku czasów baroku. I jeszcze jeden przykład z końca XVIII wieku. Dworu, gdzie mamy też parterową formę przykrytą wielkim podwójnym dachem, czyli tym dachem łamanym polskim, a główna część budynku zaznaczona jako oś poprzez taką nadstawkę nad wysunięty ganek widoczną. Dla polskiej szlachty liczyły się oczywiście także jak dla innych możliwości fetowania, zabaw, życia oderwanego od mozołu codzienności. Stąd celebrowanie różnych uroczystości cyklicznych, jak na przykład Boże Narodzenie, inne religijne święta, albo organizowanych przy różnych okazjach, na przykład zaślubin czy pogrzebach. Mówiliśmy już sobie, że barok to epoka bardzo na te właśnie tony śmierci uwrażliwiona i dlatego też celebrowanie uroczystości pogrzebowych były w Polsce wyjątkowo hucznie obchodzone.
Z okazji ceremonii pogrzebowych w kościele ustawiana była tak zwana architektura okazjonalna, czyli konstrukcja nietrwała, zrealizowana z drewna, czasami z użyciem jakichś innych mas plastycznych, papierowych, by osiągnąć odpowiedni efekt tylko na czas trwania mszy pogrzebowej. Takie właśnie konstrukcje nazywamy castrum doloris, czyli zamek bólu. Mogły mieć one formę architektoniczną, często bardzo rozbudowaną, jak tutaj. Te elementy architektury dekorowały rzeźby, a także odwołania do heraldyki, bowiem przy pogrzebach bardzo dbano, by podkreślić wszystkie koligacje, czyli związki rodzinne zmarłego z różnymi rodami, i je przedstawić. Oprócz tego oczywiście były na tym Castrum Doloris umieszczone różne rzeźby, na przykład mówiące o cnotach, jakie zmarły za życia się miał cechować. Oczywiście Castra Doloris bywały też mniej rozbudowane, tak jak ten projektowany przez Tillmana z Gameren. Castrum Doloris tylko z figurami szkieletu wymachującymi kosą i strzałą nad trumną ułożoną na katafalku. Niezależnie czy castrum było wielkie czy mniejsze, centralnym elementem zawsze był katafalk z trumną, a na tej trumnie w charakterystycznym kształcie sześcioboku portret trumienny. Oprócz tego oczywiście tablice heraldyczne, tak jak tu widzimy, z herbami. Zupełnym wyjątkiem jest zachowany częściowo, nie w komplecie, taki właśnie Castrum Doloris z XVIII wieku, który gdzieś na strychu kościelnym przetrwał i dzięki temu można go było odtworzyć z oczywiście pewnymi uproszczeniami. Takie właśnie figury, takie postumenty, katafalk używane były za każdym razem, kształtowane od nowa właśnie na cele pogrzebu przedstawiciela szlachty. Jak już powiedziałem, na trumnie od przodu umieszczony portret trumienny. To też zjawisko wyjątkowe w historii polskiego baroku, nie mające precedensu za granicą, więc absolutnie taki nasz rodzimy, krajowy wytwór. Kształt narzuca przekrój trumny, blacha, materiał trwały, farba olejna i już mamy technikę opisaną. Resztę to oczywiście zrobi nam za chwilę oglądanie portretów trumiennych. Oto jeden z takich portretów, który uważa się za początek całej serii portrety niejakiego Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, efektowna cynowa trumna, a na jej przedniej stronie wizerunek jakby wprawiony w półkole zmarłego przez Adama Czarnkowskiego. Jeszcze jeden przykład, jak portret trumienny bezpośrednio zespala się z trumną, tym razem sarkofag trumna Piotra Opalińskiego i jego wizerunek wymalowany też na tym wąskim trapezowym polu. Natomiast większość portretów takiego wprost związku z trumną nie miała. Dlatego, kiedy ceremonie uroczystości dobiegały końca, często zabierano te portrety trumienne i decydowano, co z nimi zrobić. I tutaj pojawiła się bardzo istotna, ważna możliwość, bowiem okazało się, że te portrety trumienne mogą sobie funkcjonować w tej naszej polskiej tradycji. Oto przykłady tych właśnie portretów sarmackich, wyjątkowych w skali Europy. Z zacięciem realizmu przedstawiony tutaj zmarły patrzy jakby wprost na nas. Można sobie wyobrazić, że w czasie ceremonii, kiedy ten portret umieszczony był przodem do siedzących członków rodziny, no to wrażenie obserwacji było tutaj bardzo silne. W tych portretach oczywiście nie liczy się chęć schlebienia
urodzie zmarłego. Liczy się tylko i wyłącznie, by portret był jak najwierniejszy, jak najlepiej oddawał charakterystyczny wygląd osoby chowanej. Dotyczy to także, jak się za chwilkę przekonamy, portretów kobiecych. Wciąż jeszcze oglądamy mężczyzn należących do różnych rodzin szlacheckich. A teraz już zaczynają się panie. I tu rzeczywiście widać, że szczególnie w tej kategorii ten realizm stawiany był wyżej niż chęć, by damie nieco poprawić tego i czy owego mankamentu urody. Te portrety wieszane były po zakończeniu ceremonii pogrzebowych na ścianach kościołów, jako swego rodzaju epitafia. I tam zwykle sobie przez całe stulecia wisiały. Ostatnio poznikały, znaczy ostatnio, w drugiej połowie XX wieku zaczęły znikać. Powoli je wyprowadzano i wyprzedawano. Dzisiaj już portret jest, ta trumiennie swego rodzaju rarytasem, rzadkością. Muzea już dbają o to, żeby jeżeli się pojawi jakiś do zakupu portret rumieny, to żeby właśnie zdążyć przed kolekcjonerami i poszerzyć swoje zbiory własne. A to mamy taki przykład z Poznania w katedrze, gdzie jeszcze taka ściana z wywieszonymi portretami trumiennymi przetrwała, pokazując, jak to kiedyś wyglądało na dużo szerszą skalę. Moi drodzy, myślę, że tę krótką jedną lekcję zamkniemy w tej chwili i wrócimy przy następnej naszej godzinie do materiału dalej. I wtedy poprowadzę Was jeszcze przez kolejne ciekawe jakby obszary sztuki polskiego baroku. A póki co pozdrawiam i do usłyszenia.